Rafał Dysiński i dzisiaj wam opowiem Ewangelię, czyli dobrą nowinę dla was. Każdy z was żyje tutaj na tym świecie i jest notorycznie oszukiwany przez diabła. Jedynym wyjściem z tego jest przyjęcie Jezusa do swojego serca. Jezus jest żywy. Ja osobiście spotkałem się z Jezusem 1,5 roku temu, a prowadziłem agencje towarzyskie tutaj w tym mieście. Nie tylko w tym, ale i w Krakowie, i w Zurichu. Byłem uzależniony od kokainy. Moje życie całkowicie źle funkcjonowało. Pod względem duchowym byłem wykończony totalnie. 1,5 roku temu zawołałem do Jezusa. Powiedziałem: Jezus, jeżeli jesteś Bogiem, to pokaż mi się. I Duch Święty mnie tak dotknął i Duch Święty zamieszkał we mnie. To całkowicie zmieniło moje życie. Jestem zdrowy, a moja dusza jest uzdrawiana. Świetnie funkcjonuje na tym świecie. Jezus zamieszkał we mnie, prowadzi mnie. I każdy z was, kto chce realnie poznać Boga, powinien narodzić się na nowo. Narodzenie na nowo jest jedyną drogą do poznania Jezusa. Musisz mieć spotkanie osobiste z Jezusem. Nie zbawi cię moralność, nie zbawią cię dobre uczynki, nie zbawi cię budynek kościelny, ani żadne figurki, ani żadne obrazy. Jedynie zawołanie do Jezusa i spotkanie z Nim osobiście może cię zbawić. Tylko spotkanie z Jezusem Chrystusem może cię zbawić. I to się nazywa nowonarodzenie. Jeżeli byś szukał, to znajdziesz. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Tylko dzisiaj dostajesz tą informację i dzisiaj ona trafia do twojego serca. I albo to przyjmiesz, albo to odrzucisz. Jeżeli przyjmiesz, jesteś zbawiony. Jeżeli odrzucisz, sam się osądziłeś. Jezus jest żywy. Każdy z was, kto potrzebuje uzdrowienia z jakiejśkolwiek choroby lub nałogu, niech teraz podejdzie do nas. Będziemy tu jeszcze chwilę i będziecie mogli doświadczyć mocy Bożej. Hallelujah, amen.